Dzień dobry kochani, Aleksander Siergiej się kłania. Słuchajcie, w jednym z moich ostatnich materiałów na moim koncie YouTube poinformowałem Was, jak wyglądał przebieg spotkania mojego ze służbami i przeszukanie w moim domu. I na końcu tego materiału umieściłem taką informację, że tych, którzy czekają na kontakt ze mną, którzy są ze mną w kontakcie oraz ci, którzy być może właśnie teraz, w tej chwili napisali, bo codziennie są jacyś ludzie, którzy się zgłaszają, jeżeli chodzi o działalność moją czy bronią mundury dla przyszłych pokoleń, że wszystkie te osoby bardzo bym prosił o cierpliwość, że ja Wam odpowiem, ale muszę zorganizować sobie po prostu jakiś sprzęt, ponieważ na przykład mój laptop został zabrany. Oczywiście zaznaczyć muszę, że w domu nie mam tylko jednego laptopa. Mają go moje córki, no ale służby dokładnie sprawdziły te laptopy. Ja musiałem złożyć stosowne oświadczenie, podpisać oświadczenie, że nie korzystałem nigdy z tych laptopów. Są to tylko i wyłącznie laptopy moich córek, a tym samym nie będę z nich korzystał. No, nie po to sobie dzieci kupowały laptopy do szkoły, żeby tata robił tam swoje kwity, prawda? Tak, więc no, z tą myślą właśnie powiedziałem coś takiego, żebyście poczekali i czekałem, oczekiwałem zrozumienia. No właśnie, a tutaj właśnie się dowiaduję, że jedna z osób, o której kłopotach ja się dowiedziałem, kłopotach zdrowotnych i z którą się spotkałem, jedna właśnie z tych osób, która otrzymała pomoc ode mnie, od moich kolegów, koleżanek i kolegów ze stowarzyszenia, zrobiła zbiórkę. Zrobiła zbiórkę na laptopa dla mojej skromnej osoby, bym mógł dalej prowadzić swoją działalność. Zapisałem sobie tutaj, co właśnie kolega, wybaczcie, ale to są delikatne sprawy. My nie o wszystkim mówię, więc nie będę przedstawiał jego danych osobowych. Ale Wam godne uwagi jest to, co napisał. Szanowni Państwo, jestem osobą, którą Pan Aleksander Siergiej ze Stowarzyszenia Bronimy Munduru dla Przyszłych Pokoleń pomógł w walce o zdrowie. W bardzo krótkim czasie udało mu się skierować mnie na dalsze leczenie szpitalne. Pan Aleksander pomaga wielu poszkodowanym mundurowym. Niestety wydarzenia z 11.01. bardzo zaburzyły tą pomoc. Narzędzie pracy zostało skonfiskowane, dlatego też postanowiłem otworzyć zbiórkę na nowego laptopa, aby dalej mógł pomagać innym, którzy czekają na jego pomoc. I tu są właśnie linki do tej sytuacji, które opisują po prostu, co się stało właśnie wspomnianego tego 11. Jestem totalnie zaskoczony tą sytuacją. Ja pomysłodawcy serdecznie dziękuję. Również dziękuję panu porucznikowi Powałce, który udostępnił tą zbiórkę i stało się coś niesamowitego. Słuchajcie, bo ja w dniu dzisiejszym poprosiłem, właśnie dlatego ten filmik, poprosiłem o zamknięcie tej zbiórki. Dziękuję Wam za wpłaty na ten cel, ale nie róbcie już tego więcej, bo kwota jest astronomiczna. Jak dla mnie w każdym razie jest astronomiczna. Jest to na obecną chwilę około 14 tysięcy złotych w niecałe 3 dni. Dlatego też poprosiłem o zamknięcie tej zbiórki i właśnie ten filmik będzie do tego służy. Ta kwota jest ogromna, ona jest aż nader wystarczająca dla mnie, żebym sobie kupił po prostu sprzęt i mógł dalej po prostu do Was jeździć, zbierać informacje, wysyłać pisma. Takich osób jak ja jest, które działają również za mną, za moimi plecami, również został sprzęt pozabierane, więc no cóż, no tutaj nie pozostaje mi nic innego, jak tylko podziękować pomysłodawcy. W życiu się nie spodziewałem takiej pomocy. W każdym razie już niedługo ja wybieram się do pomysłodawcy i tak to było zresztą ustalone. Wybieram się zorientować się właśnie, jak wygląda leczenie, co się dzieje, w którym kierunku to idzie, no i oczywiście jak jeszcze możemy pomóc. To jest właśnie nasza praca. Ta praca została zakłócona, więc ta pomoc dla mnie i dla moich kolegów, koleżanek, to jest jak dar z nieba. Chyba pierwszy raz ktoś zrobił dla mnie, w ogóle dla mnie, coś takiego szczególnego.
Dziękuję bardzo. I co dalej będzie z tym się działo? Na pewno będziecie poinformowani. Pozdrawiam Was wszystkich bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Dziękuję, że w nas wierzycie. Dziękuję, że doceniacie naszą pracę. Dziękuję, że jesteście, bo Wasze zwykłe dziękuję, takie codzienne, chociaż w liście, mijając się gdzieś z kimś, ktoś dzwoni, zwykłe dziękuję jest po prostu kolejnym kopem do dalszego działania. Dziękuję Wam bardzo i jesteśmy w kontakcie.